Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideoportalu e-petrol.pl. W ostatnie dni to dni mocno spadkowe na polskich stacjach. Wielu kierowców interesuje się zapewne tym, jak daleko owe obniżki mogą zajść, ale po kolei zacznijmy od tego, ile w tej chwili kosztują paliwa na polskich stacjach. 4,79 to jest średnia cena benzyny 95-oktanowej, to jest 10 groszy mniej niż w notowaniu z poprzedniego tygodnia. Natomiast jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj ceny są w rejonie około 4,40, to jest cena o 9 groszy niższa niż przed tygodniem. Także te obniżki są dość wyraźne, dość zauważalne i bynajmniej jeszcze się nie kończą. Przypomnijmy, że również Autogaz w tym tygodniu obniżył swoje wyceny. Złoty 89 to średnia cena o 3 grosze niższa niż przed tygodniem. Jeśli chodzi o dalsze możliwości spadkowe na polskich stacjach, zupełnie realne jest dalsze obniżenie o przynajmniej kilka groszy cen zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Spodziewamy się, że jeszcze we wrześniu możemy zobaczyć ceny 4,60, jeśli chodzi o benzynę, i 4,20, jeśli chodzi o olej napędowy. A warto powiedzieć, że badania, jakie realizowaliśmy w tym tygodniu, już na niektórych stacjach, wprawdzie marketowych, ale dało wyniki 3,99, jeśli chodzi o ceny diesla w różnych częściach Polski, także już nawet w niektórych miejscach okazyjnie można zatankować poniżej tej magicznej bariery 4 zł, ale oczywiście o średniej ogólnopolskiej na tym poziomie jeszcze w żaden sposób nie można mówić, ona na tą chwilę nie jest zupełnie realna, natomiast obniżki na światowych rynkach ropy niewątpliwie powodują dalsze możliwości spadków i 4,50 jako kierunek spadkowy dla benzyny jest jak najbardziej realny jeszcze w tym roku, natomiast jak powiedzieliśmy, wrzesień to raczej poziomy bliższe 4 zł i 60 groszy dla benzyny i 4 zł i 20-25 groszy, jeśli chodzi o olej napędowy.